człowiek pewien, który był ojczyzną Boga, skazał go na wygnanie. Bóg, pochyliwszy smutnie głowę, odszedł bez słowa. Ale zawsze tęsknił za powrotem do człowieka, który był jego ojczyzną. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu czytania liturgiczne ukazują nam Jezusa pełnego mocy Bożej i mądrości Bożej. Świat wartości współczesnych mu ludzi, pozornie oparty na Bożym prawie, w rzeczywistości tchnie duchową pustką. Ponad prawo Boże i cześć Jego imienia afirmowany jest światowy zgiełk wynikający z pragnienia zysku materialnego oraz władzy uzurpującej sobie przywilej dowolnego interpretowania Bożych nakazów i Bożej woli. Na ilustracji z Ewangeliarza Ottona III widzimy scenę oczyszczenia świątyni ze światowego zgiełku i profanacji świętego miejsca. Obraz jest pełen symboliki. Z lewej strony, górujący ponad pozostałymi postaciami Jezus z uniesionym biczem, wskazującym w linii prostej kierunek wyjścia ze świątyni, jest mocno wyróżniony na złotym tle, symbolu boskości i władzy. Kolor jego szaty, zwłaszcza purpurowe palium, mówi o jego boskim autorytecie. Odpowiada na pytanie Żydów: jakim prawem to czynisz? Jezus przed majestatyczną świątynią zdaje się mówić: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Podczas gdy Żydzi mówią o świątyni z kamieni, Jezus mówi o świątyni swego ciała. Przewrócone drogocenne krzesło, w starożytności używane przez cesarzy i sędziów, symbol autorytetu, może nawiązywać do uczonych w piśmie, którzy nauczali na krześle Mojżesza. Na tym samym dziedzińcu świątynnym, na którym teraz prowadzone są interesy. Jezus rozgniewany? Ludzki gniew bywa ślepy i rodzi wiele zła. Gniew Boży jest miłością. Gniew zdobyty przez mrok zabija. Gniew oświecony Bożym światłem rozwija. Symbolika ta zapowiada zmianę starego prawa, prawa litery na prawo miłości. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, usłyszymy w innym miejscu Ewangelii. Tak jak ja, czyli aż do śmierci, przez mękę i krzyż. Słowa Jezusa są tajemnicze, niezrozumiałe dla słuchaczy. Ojciec Dolindo Ruotolo ową tajemnicę porównuje do ciemności, nie będącej fałszem, lecz cieniem tajemnicy, którą można wyjaśnić dopiero po wielu latach i która może czekać na swoje rozjaśnienie nawet do wieczności. Jezus był Bogiem i patrzył na swe stworzenia od wnętrza, badając ich serca i znając ich intymne myśli. Dalej mówi ojciec Dolindo, że wobec tego boskiego spojrzenia nie możemy zakładać, że jesteśmy sprawiedliwi, ponieważ On może widzieć to, czego my nie dostrzegamy w nas. Niekiedy czujemy się usatysfakcjonowani naszą dobrocią i jesteśmy dumni z siebie, porównując się do innych. Obleczmy się więc w pokorę i pomyślmy, może Bóg nie może nam zaufać. Bądźmy świadomi, że nasze działania, nawet te ukryte, są odkryte przed Nim. Świątynia jest miejscem modlitwy, intymnego spotkania z Bogiem. My również jesteśmy Jego świątynią, ojczyzną, w której zamieszkuje Bóg. Zadajmy sobie pytanie: co wypełnia moje wnętrze? Jakie myśli, pragnienia, treści kształtują mojego ducha? Wsłuchajmy się w Jego głos,
mówiący w świątyni naszego serca. Niech On wypędzi z nas nieuporządkowane troski życiowe. Niech obdarzy nas wielką łaską życia przekuwanego w modlitwę na cześć dla Pana i wraz z Ojcem Dolindo mówmy. Panie, Ty nie możesz mi ufać, ale ja ufam Twemu miłosierdziu i jestem pewien Twojej dobroci. Dlatego otwórz ramiona i przyjmij mnie. Umocnij w Tobie moją wolę i spraw, abym był Ci wierny aż do śmierci. Amen.